dzwonem, uśmiechem radości pragnę powitać wspaniałych naszych gości. Zebraliśmy się tutaj, dziś my wszystkie wnuczęta, bo to dziś wielkie święto, o którym pamięta każda Emilka, Zuzia, Sandra, Weronika, Amadeusz, Kinga. Są takie dwa dni, jedyne dni w roku. To święto babci i dziadka, łza się kręci w oku. O tym ważnym święcie dobrze pamiętamy i dla naszych dziadków niespodziankę mamy. Kocham moją babcię, kocham mego dziadka, ale jak im to powiedzieć, może je zaśpiewać, wtedy będą wiedzieć. Do ya?
goes like this, the fourth, the fifth, the bottom's third, and the major lift. Świetne ciacha, jedno jakby skrzydłem macha, drugie przypomina psa, trzecie znów na trąbie gra. Babcia spycha, czmi naprawi, świetnie się w piratów bawi, a w dodatku uśmiecha, jak ta Basia w pierwszej A. Nie są młodzi? O co chodzi? Może mają lat później, ponad ojciec urodziny. Świecek stoi, kąż nie lada, jest, lecz nie młodzi, to przesada. Dziękujemy wam dziadkowie, to bardzo wam się chwali. Żeście nam rodziców tak dobrze wychowali. Bez was smutny byłby świat. Żyj nam babciu, żyj nam dziadku, co najmniej 200 lat. Yeah.
Dlaczego kochamy dziadków? Bo często przyjeżdżają do nas, bo przynoszą nam pestki z dyni i winogrona, bo biorą nas na kolana albo na ptysię. Dlaczego gubimy guziki, czapki i oraz pioniki? Dlaczego nie jemy szpinaku? Dlaczego psujemy zabawki? Dziadkowie nie pytają nas o to i za to, że tacy są właśnie. Uśmiechamy się do nich najweselej, najjaśniej. Na koniec posłuchajcie. Jeśli znacie, wspólnie zaśpiewajcie. Bóg w stajni, strona 9. Yeah.
Zostańcie jeszcze...